panie, szanowni panowie. Kobiety całe życie muszą grać, ale gra to nie tylko udawanie. To także zdolność wyobrażania sobie czegoś, co istnieje, co nie istnieje, ale jest możliwe. Natrafiłam na ten cytat i sobie pomyślałam, że on bardzo oddaje to, co było w naszych głowach i to, co później się działo. Przez te 10 lat, kiedy wspólnie organizujemy kongresy, udowodniłyśmy nieraz, że to, co nie istniało, stało się możliwe. 10. tegoroczny kongres odbywać się będzie pod hasłem „Już nigdy nie będziesz szła sama, idziemy z tobą”. Nie muszę chyba dodawać, że jest to hołd dla walki kobiet na ulicach naszych miast przez wiele dni, tygodni. I ta walka się nie skończyła. Ona trwa. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność przywitać prezydenta miasta Bielska-Białej, Jarka Klimaszewskiego, współorganizatora tego kongresu. Ja tak sam powiem, dlaczego dzisiaj tak lightowo, ale będzie miał swoją chwilę. Ja bardzo dziękuję za to, że zawsze jest z nami, że nas wspiera i nam drzwi otwiera. Witam panią Magdalenę Więzik, zastępcę kierownika Biura Promocji Powiatu Bielskiego. Dziękując, witamy cię. Dziękując panu staroście na pani ręce za wieloletnie wsparcie kongresu. Witam panią Magdę Matias z Biura Senatorskiego Agnieszki Gorbyn-Komór. Witam panią. Dziękujemy naszej pani senator Agnieszce Gorbyn-Komór, bo to jest też jedna z naszych perełek i współorganizatorka kongresu. Bardzo dziękujemy na pani ręce, dla pani senator podziękowania. Teraz chciałabym zaprosić poszczególne organizatorki naszych eventów do przedstawienia naszej koncepcji na ten rok. Zacznę, jeżeli państwo pozwolicie, od Doroty Wiewióry, przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, która przedstawi event zatytułowany „Kobiecość bez granic”. Bardzo proszę. Dorotka, masz 2 minuty. Będę się streszczać. Zapraszamy na koncert, niestety na chwilę obecną online, lata 20, lata 30, w wykonaniu Artis Orkiestry Symfonii pod dyrekcją Jean-Claude Hauptmana. Jest to 30-osobowy zespół muzyków, 4 solistów. Lata 20, lata 30, o kobietach, o rozstaniach, o powrotach, o miłości. Serdecznie zapraszam. Oczywiście wszystkie utwory są lub kompozytorów żydowskich, lub autorów tekstów też pochodzenia żydowskiego. Teraz chciałabym zaprosić panią Gabrielę Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna, która zaprosi państwa do jakże bliskiego nam Cieszyna i przedstawi projekt naszej konferencji prasowej dotyczącej praw kobiet o jakże znamiennym tytule „Świat w nawiasie bez kobiet”. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwolicie, bez maseczki zdecydowanie lepiej. Niektórzy mnie nawet nie rozpoznali tu dzisiaj. Szanowni Państwo, no dlaczego Cieszyn, to chyba jest oczywiste. Ta moja obecność to potwierdza, ale Cieszyn to nie tylko polska część Cieszyna, to też czeska część Cieszyna. I tam również na fotelu burmistrza zasiada pani burmistrz, też po raz pierwszy, tak jak u nas. I też ma na imię Gabriela i to chyba mówi samo za siebie. To jest niezwykłe miejsce, odległość naszych foteli to jakieś 2 kilometry i 2 kobiety na tych fotelach. Dajemy radę, myślę, że całkiem nieźle nam idzie. Nawet jak nam granice zamknęli, byłyśmy w stanie się dalej współpracować i w tej chwili tworzymy nowy szlak turystyczny, który będzie przebiegał przez czeską część, przez polską część i będziemy was niedługo zapraszać do tego legendarnego tramwaju cieszyńskiego. Dlaczego Cieszyn? Dlatego też, że właściwie w naszej historii pojawiły się wielkie, mocne kobiety i one nawet przed uzyskaniem przez nas praw wyborczych w 1918 roku stanowiły o tym, jak Cieszyn będzie wyglądał, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. 3 fantastyczne kobiety reprezentujące zupełnie różne środowiska, a jednak będące razem z 20
z 18 panami stanowiące naszą Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego i myślę, że więcej o tych kobietach oczywiście powiemy w trakcie naszego kongresu. Dlaczego Cieszyn po raz trzeci? Dlatego, że mamy uliczkę cieszyńskich kobiet. Tutaj pani Roma podkreślała, to jest to taka uliczka, w której są lampy wszystkich znaczących, wszystkich może nie, ale wielu znaczących kobiet w Cieszynie. Posadziłyśmy tam 2 lata temu z panią burmistrz czeskiego Cieszyna, Gabrielą Krzebaczkową, również 2 magnolie. Dzisiaj też będziemy sadzić magnolie, także ja już mam wprawę. Posadziłyśmy 2 magnolie dla cudownych kobiet, które były wsparciem dla wielkich mężów naszych narodów, Wacława Havla i Lecha Wałęsy. I tam te magnolie zostały posadzone i one stanowią również taką specjalną atrakcję na szlaku cieszyńskich magnolii. Ja myślę, że to jest najlepszy czas na to, żeby właśnie odwiedzić Cieszyn. W tej chwili magnolie rozkwitły właściwie 4 dni temu, także jeszcze państwo macie jakieś 6 dni do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Cieszyn jest ukwiecany, Cieszyn jest magnoliowy, także ja zapraszam do magnoliowego Cieszyna na początku czerwca. Bardzo dziękujemy. Nie powiedziałam 2 minuty i proszę. Poprosimy teraz panią Ewę Madań, rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. Józefa Tyszkiewicza, która zaprosi nas do świata piękna, przedstawi event pod tytułem Beauty Tyszkiewicz, Eko jest piękne. My, proszę państwa, jako Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, tak zwany popularny Tyszkiewicz, organizujemy 30 czerwca u nas event. Opiera się, tak jak tu panie powiedziały, on dotyczy piękna, zdrowia i urody, a więc w zasadzie jego organizacja opiera się o potencjał kierunku kosmetologia, który rozwijamy od 15 lat. Nasz event objęła już patronatem medialnym Beskidzka Mama, którą pozdrawiam i serdecznie dziękuję za to. Natomiast dzięki potencjałowi, który stworzyliśmy, jesteśmy z przyjemnością zapraszane wszystkie panie pod Beskidzia na relaksację w naszych pracowniach kosmetologicznych, w naszych pracowniach specjalistycznych. Oferujemy paniom w pracowniach masażu technik relaksacji. Masaże różnego rodzaju, relaksacyjne, kamieniami, świecami. I zapraszamy na takie warsztaty jak przebudzenie do natury olejkami eterycznymi firmy Young Living. To jest sponsor również naszego wydarzenia. Jak wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i samopoczucie. Drugim takim warsztatem będzie przegląd kosmetyczki. Nasza wizerzystka z paniami chętnymi będzie doradzała, co w niej powinno być, abyśmy zawsze mogły być piękne i zrobić szybki, codzienny makijaż. Stylizacja indywidualna to również jedna z naszych ofert. Jak również, jak świadomie i mądrze kupować kosmetyki. To jest problem dla wielu kobiet, a my doradzimy, jak nie przepłacać, a mieć naprawdę to, czego oczekujemy. Wykład ostatni, trochę odmienny od naszej specyfiki, to wykład o atrakcyjności Beskidu Śląskiego i to będzie preludium do planowanych warsztatów Snow Walking, który organizujemy przy współpracy z panią Izą Rudzińską, przewodniczącą PTK Wisła. Serdecznie pozdrawiam. Całą naszą uroczystość zakończy pokaz mody Grabowska Models. Także serdecznie 30 czerwca państwa zapraszam. Dziękuję. Brawo i dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam Izabelę Rudzińską, panią prezes PTTK i członka zarządu Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej. Iza, mam nadzieję, rozrusza nas wszystkich, wyciągnie nam marsz do głowy. Przedstawi 2 eventy, pozytywne i aktywne. Zapraszam. Proszę państwa, jakiś czas temu rozmawiałam z panią poseł na temat organizacji tego jubileuszu i tak naprawdę zastanawialiśmy, co powinniśmy zrobić, żeby jeszcze uatrakcyjnić ten kongres. No i jednomyślnie doszliśmy do wniosku, że brakuje takiej aktywności fizycznej. I tą aktywność fizyczną chcielibyśmy zapewnić poprzez właśnie organizowanie warsztatów z Kijanem Nordic Walking.
i nasz wiszeński oddział PTTK, który bardzo chętnie dołączył się do organizacji tego eventu, postanowił zorganizować takie spacery z kijami Nordic Walking w dwóch pięknych miejscach. Jedno miejsce to będzie Wisła, jak również drugie miejsce to będzie Jaworze. Te dwa eventy odbędą się w lipcu, 3 i 10 lipca, jest to sobota. A takim wprowadzeniem do tych naszych warsztatów będzie właśnie ten wykład, o którym mówiła pani Ewa Madoń, który odbędzie się w Tyszkiewiczu w czasie organizacji kongresu. Będzie to Beskid Śląski, jest to miejsce teraz na te nasze czasy. Zapraszam teraz Urszulę Bożapińską. Niestety Ula, wiemy, że nie dotarła. Więc ja może opowiem o evencie, którego organizatorką jest Ula. Dwa słowa, jeżeli Państwo pozwolą. A ja tylko dodam o Uli, bo słuchajcie, bardzo wyjątkowa kobieta, która jest sędzią w stanie spoczynku i włączyła się jakiś czas w organizację kongresu i słuchajcie, ona pisze książki. Tak jak myjemy śniadanie, obiad, to Ula tak pisze książki. Wstaje rano i pisze. Nie wiem skąd w niej tyle kreatywności i radości tworzenia. I napisała wspaniałą książkę. Tą książkę zdążyliśmy już sprzedać w ubiegłym roku i dowód z tej książki właśnie skierowaliśmy do jednej z naszej pereł, do hospicjum. Jak to się zaczęło? Ula zebrała okruchy pamięci, zebrała współautorów książki, którzy zechcieli podzielić się tymi fantastycznymi historiami. I co zrobiła? Związała tę historię już na zawsze z Bielskiem, ocaliła je tym samym od zapomnienia. Także Ula jest jakby patronką tego projektu. Bardzo mi przykro, że jej nie ma, ale w jej imieniu chcielibyśmy wręczyć symboliczny kupon. Zapraszam w tym celu panią Grażynę Chorążę, panią prezes hospicjum imienia Jana Pawła II. Wszystkie pieniążki, cały dochód ze sprzedaży książek, wszystko odbywało się w cenie przyczynie społecznym. Zebraliśmy 12 tysięcy i tym samym przekazujemy w imieniu kongresu, w imieniu Urszuli Bożapińskiej na ręce. I nas wszystkich bardzo się gratuluję. Chciałam bardzo gorąco podziękować za ten wielki dar, który otrzymaliśmy do hospicjum świętego Jana Pawła II w tych bardzo trudnych i ciężkich czasach. Bardzo nam to pomogło. Ratowaliśmy się jak mogliśmy i serdecznie za to dziękuję. Byliśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy po prostu skorzystać z takiej pomocy. No, wielkie ukłony dla Urszulki Bożapińskiej. Ja z nią zresztą jestem w kontakcie. Także serdeczne dzięki dla wszystkich Państwa, którzy wspierali bądź wspierają nasze wielkie dzieło. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy Grażynce, dziękuję do Urszuli. Dwie wspaniałe kobiety. 3 września zapraszamy właśnie wszystkich Państwa na koncert w wykonaniu duetu Uli Rzoczek-Fabrowicz i Pawła Fabrowicza, którzy wykonają piosenki skomponowane przez Pawła do tekstów Urszuli Bożapińskiej. Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim nieobojętnym. Drodzy Państwo, wiele osób było zaangażowanych w ten projekt. Udał się, został zrealizowany. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Kolejny event, który mam teraz w planie. Dziękuję bardzo. To bardzo ważna rzecz, którą udało się sprowadzić, być może zainteresować nasze miasto tym projektem. Jest to festiwal europejski. W tym celu poproszę panią Kasię Bator, właścicielkę Bator Art Gallery, żeby przedstawiła Marte Life Europe projekt. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Pokrótce, projekt Marte Life Europe to europejski festiwal sztuki oraz konkurs wspierany przez program Kreatywna Europa. Proszę Państwa, to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ obejmuje aż 47 państw podzielonych na 3 obszary europejskie.
Polska została wyróżniona w tym roku, bo obok Litwy i Bośni jest krajem, w którym odbędzie się pokaz półfinałowy. Odbędzie się on w Krakowie. Natomiast finał projektu całego odbędzie się pod koniec roku w Rzymie. Konkurs i festiwal obejmuje aż 16 dziedzin artystycznych, od muzyki, przez teatr, literaturę, street art, malarstwo i rysunek, aż po film krótkometrażowy, po taniec itd., itd. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów, obywateli i rezydentów Europy, którzy mają od 18 do 35 lat. I tutaj chciałam zaznaczyć, że Kongres Kobiet Podbeskidzia obok galerii, którą reprezentuję, został zaproszony do współudziału w organizacji i półfinału i do partnerstwa. Mamy nadzieję, że powstanie wspaniały mural przez jednego z finalistów, albo no raczej finalistów konkursu wykonany. Oraz odbędzie się również wystawa zbiorowa prac laureatów z dziedziny malarstwa i rysunku. Teraz do końca kwietnia mogą jeszcze młodzi artyści się zgłaszać do festiwalu poprzez stronę internetową, a później będziemy oceniać i śledzić na bieżąco konkurs. Bardzo dziękujemy. Ja Agnieszko przeszkodzę, jak to ja. Te wszystkie wydarzenia wpisują się w 70-lecie powstania Bielska-Białej. Wpisaliśmy to w program, nie powiedziałam o tym na początku, a powinnam. To jedna rzecz. A druga rzecz, Lidia Świertnia. Lidka, pokaż się. Pokaż się. Ja jej nie poznałam, słuchajcie, pomachajcie jej, bo to nasza rzeźbiarka, która rzeźbi fantastycznie. I te wszystkie perły, statuetki. Przygotuje, wyrzeźbi fotel, który tutaj będzie stał w tym naszym ogrodzie pereł. Drodzy Państwo, przyszedł moment najważniejszego eventu, o którym chciałybyśmy powiedzieć. I tutaj nie muszę przedstawiać osoby, która zdradzi Państwu kilka tajemnic związanych z organizacją uroczystej gali kongresowej. Mianowicie mam na myśli oczywiście panią Mirosławę Nygiel, która jest duszą całego przedsięwzięcia i bez niej, moi drodzy, całe to zamieszanie cudowne, pozytywne, które trwa 10 lat, nie miałoby szansy powodzenia. Dlatego oddaję głos. Agnieszko, dziękuję Ci, nadaje się, prawda? Ładnie mówi, tak, tak, bardzo dziękuję, Agnieszko. Kochane Panie, oczywiście, że nie będę tu się krygować, że nic nie zrobiłam, czy nie patroluję, nie organizuję, ale bez Was wszystkich, wierzcie mi, to mogłabym sobie siedzieć i marzyć, a tak to realizujemy. Jeśli chodzi o galę. Galę tutaj w tym budynku, w Bielskim Centrum Kultury zamierzamy zorganizować 25 września, to jest ostatnia sobota września, najłatwiej zapamiętać, wszystkim na skróty mówię, ostatnia sobota września. No i będzie potwierdziła już swój udział z gości honorowych, patronka naszego jubileuszowego kongresu Małgosia Kidawa-Błońska, nasza marszałek. Będzie Basia Nowacka na kongresie teraz w Cieszynie, na evencie w Cieszynie, więc nie wiem, czy uda się też ją zaprosić, bardzo ją cenię, bardzo ją lubię i uważam, że byłoby to dla nas dużym zaszczytem, jakby też na gali się pojawiła. Ale też nie będę zdradzać wszystkich tutaj dzisiaj zamiarów, tylko powiem, że artystkami, bo zawsze jest ta część artystyczna, oprócz perły i tych oficjalnych rzeczy. I w tym roku chcemy zaprosić artystki, które mają korzenie w Bielsku, osiągnęły szczyty. Jedną z nich jest Urszula Dudziak. Bardzo ciężko się rozmawia. Gdzie to Ula była? Zanzibar. Zanzibar, tak, tak. Z jej menadżerką bardzo trudno mi się dogadać co do programu występu, ale może się uda, ale na pewno Renata Przemek też będzie tutaj gościem, więc tak większość pań sobie życzyła Renaty Przemek, a robiłyśmy taki sondaż online z paniami kongresowymi. Także myślę, że będzie oczywiście Kasia się podjęła, ta pani, która tutaj przeprezentowała, mówiła trochę o festiwalu. Będzie organizować wystawę przepiękną, wernisaż będzie prac naprawdę na ogromnym poziomie artystycznym. No i się będzie działo jak zwykle.
Kobieta z harfą tworzy piękny obraz, ale kobieta przy nadziei z harfą to harmonia doskonała. Mam zaszczyt przedstawić Państwu Martę Sandurską, Bielszczankę, bardzo utalentowaną harfistkę, która koncertuje tak naprawdę w całej Europie, która w tym momencie wystąpi przed Państwem ze specjalną dedykacją dla Pana Prezydenta z okazji niedawnych imienin. Tak. Panie Prezydencie, najpierw muzyka, a później coś na słodko. Tak, Panie Prezydencie, to jest utwór specjalnie dla Pana, Over the Rainbow. Zapraszam wszystkich do wysłuchania. Bardzo się cieszę, że to już 10 lat współpracy z Kongresem Podbeskidzia. Wspaniale wpisuje się to, o czym wspominała Pani Poseł, w rocznicę 70. połączenia miasta Bielska i Białej. I w historii obu tych miast i w teraźniejszości, jak widać, kobiety odgrywały nieprawdopodobną rolę. Wystarczy, że wspomnieć, że od... Pan dyrektor pewnie gdzieś tu jest, ale uchwała była gdzieś około miesiąca temu. Bielskie Centrum Kultury jest też kobietą, bo jest to przed Radą Miejską nadane imię Marii Kotewskiej, naszej Bielszczanki i gwiazdy. Jak tak patrzę na Panię, to w tym samorządzie, w tym towarzystwie kobiecym, bo dzisiaj to podkreślamy, to praktycznie już wszystkie Panie znam, a które jeszcze nie znam, to na pewno to nadrobię. I chciałem podziękować za to, co się dzieje wokół Kongresu Kobiet przez te 10 lat. Mam nadzieję, że te spotkania kolejne będą miały miejsce, że ten plan się zrealizuje. To w ogóle należy docenić, że tyle inicjatyw w tak trudnym czasie, tak? Wszyscy już jesteśmy zmęczeni tą pandemią. Wygląda na to, że jest światełko w tunelu i jeżeli chodzi o Bielsko-Białą, to jeżeli nie będzie kolejnych poza tą tegotygodniową okrągłą w dostawie szczepionek, powinniśmy Bielszczanie, i mam nadzieję, że wszędzie tak będzie, przecież u Pani burmistrz przyjechał w Cieszynie, czy tam w powiecie powstają też te punkty, że przynajmniej jedną dawką wszyscy będą wyszczepieni do końca czerwca, a to już bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie wszystkim trzeba życzyć zdrowia, bo ten miniony rok był tragiczny w wielu obszarach. Praktycznie nie ma rodziny, która nie została dotknięta jakąś tragedią. Myślę, że warto o tym pamiętać i doceniać to, że możemy mimo wszystko działać, być ze sobą, uczyć się od siebie nawzajem i nawzajem się rozwijać. Bo uważam, że to jest taka istota człowieczeństwa.